Siemanko, tutaj Paweł, a to jest drugi odcinek z serii Hop to World Intro. Andrew Henderson wygrał zawody Ultimate Freestyle Championship. To już druga i myślę, że nie ostatnia edycja brytyjskiego turnieju. Ponad 30 graczy stanęło w rozgrywkach 1-1, jednak do samego końca doszło tylko dwóch. Andrew Henderson, doświadczony, zwyciężał już bardzo dużo razy i człowiek z wręcz kosmicznym lowerem, Conor Reynolds. To wszystko było sędziowane przez trzech sędziów. Pierwszym z nich był Steve Gray, jeden z organizatorów. Drugim z nich był Jesse. A trzecim z nich był jeden z najbardziej doświadczonych sędziów w Wielkiej Brytanii, McDonald. Ciekawostką jest, że ta sama ekipa będzie już w listopadzie organizowała turniej breakdance'a. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście breakdance'a. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie. Conor podropił jednak trochę w finale i ostatecznie zajął drugie miejsce. 112 najbardziej doświadczonych graczy wybrało najlepszych freestylerów ubiegłego roku. Na stronie Freestylers Pro wyłoniono 9 laureatów w kategoriach. Najlepszy gracz. Online freestyler. Freestylerka roku. Show. Kreatywność. Najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o battle. Lower. Upper. Sit down. Ciekawą rzeczą jest to, że Polska zaraz po Rosji ma największą ilość osób w tym panelu, którzy wybierają laureatów. Kilka dni temu na Instagram Story Światowej Federacji Freestyle Football mogliśmy zauważyć takie oto wideo. A ty co o tym myślisz? Czy może być to miejsce tegorocznych mistrzostw świata Red Bull Street Style? Nie ma jeszcze oficjalnej informacji, ale może być to taka mała poszlaka. Powiedzcie mi, kto z was nie zaczynał grać Monto Freestyler? No dobra, może trochę przesadzam. Kto z was zna tą firmę? Na pewno większość. Ostatnio do sklepu wprowadzili nowe dwie piłki, które prezentują się naprawdę genialnie. Okej, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Możesz to zalajkować, zasubskrybować, skomentować. A my widzimy się w następnym odcinku Hop to World.